Krośnieńska młodzież przed sportem nie ucieka. Ona wręcz pokazuje, że warto być aktywnym i warto trenować, bo trening przynosi korzyści. Nie tylko jest się od tego zdrowszym, ale także bardziej sprawnym. Sport uczy też pokory i współzawodnictwa. Efektów uprawiania sportu jest wiele. Są nim także nagrody za uzyskane wyniki. Sportowcy ze szkół podstawowych gminy Krosno-Odrzańskie po raz kolejny otrzymali nagrody od burmistrza. Sukces nie bierze się z nic nie robienia. To jest poświęcenie, a wiadomo, że trzeba i trenować na zajęciach WF-u, i spotykać się na zajęciach po lekcjach. Niektórzy wasi koledzy wolą pograć sobie na komputerze przed telewizorem, inni mają jeszcze jakieś inne przyjemności, a wy po prostu zasuwacie w pocie czoła i ja czoło chylę przed wami. Tym razem wśród wyróżnionych sportowców dominowali siatkarze. Oni już od wielu lat przynoszą sukcesy i promują Krosno-Odrzańskie. Nie udałoby się to, gdyby nie trener Maciej Uderian. Od wielu lat wyszukuje utalentowanych zawodników, a potem, dzięki swojemu doświadczeniu, rozwija w nich kolejne umiejętności. W tym miejscu podziękować Urzędowi Miasta za możliwość prowadzenia klas sportowych, bo ta czwarta klasa to jest efekt klas sportowych, która powstała, którą walczyłem. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą współpracę, bo to jest efekt tej pracy. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów.